Witam w kolejnym odcinku z profesora Naruto. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który widzieliście pewnie w tytule, tam na dole czy w miniaturce. Aczkolwiek ostatnio przeglądając sobie na telefonie coś tam, wyskoczyło mi ta strona, którą już recenzowałem, no dwa odcinki z tej strony były. Wyskoczył mi trzeci fantastyczny temat, on jest całkiem niedawna, ja w sumie go założyłem chyba 2 godziny po dodaniu. Teraz troszkę inna jest data, aczkolwiek dzisiaj przeanalizujemy najsłabsze do najsilniejszych klanów w Naruto. Zapraszam. Ktoś mi proponował, abym zrobił na tej stronie po prostu przetłumacz na język polski, także tak właśnie zrobimy. No i nie będziecie musieli czytać z 2 tekstów, tylko z jednego. No i zaczynajmy po prostu. Pierwszym z klanów, czyli tym najsłabszym, jest klan Iburi. Nie pamiętam go, więc nawet się nie wypowiem. Powiem, okej, jest słaby. Skoro go nie zapamiętałem, to pewnie jest słaby i przechodzimy dalej od razu. I już drugim klanem, najsłabszym, jest klan Lee. Otóż jak tu jest napisane, klan Lee jest o tyle najsłabszy, bo w Naruto wyraźnie mówi, może nie sama postać Naruto, tylko że w uniwersum Naruto się mówi, że ninja bez ninjutsu nie może praktycznie nic osiągnąć, więc Lee i jego klan, niekoniecznie Lee, są słabi. Otóż nie znam nikogo z klanu Lee oprócz Roka i jego syna. Także ciężko powiedzieć, że ten klan jest słaby. Brać go na drugie miejsce, gdzie później będziemy mieli fajne też klany, zobaczycie. W każdym razie tutaj już bym się kompletnie zgodził. Lee jest bardzo potężny jak na nieużywanie ninjutsu. A stwierdzenie, że cały klan Lee jest słaby, to bez sensu, bo znamy 2 przedstawicieli. Kolejnym klanem jest Kagetsu, czyli znowu klan, którego w ogóle nie kojarzę, nie będę go recenzował, bo nawet nie mam o czym tutaj się wypowiedzieć, skoro nie wiem, kto to jest. Kolejny, Wagarashi, ale tutaj tylko dodam, że okazuje się, że klan Lee jest gorszy niż klan Wagarashi i jakiś tam Kagetsu, więc przykro mi bardzo, Rok. Słaby jesteś. Klan 21 to jedzenie, czyli Wasabi. Wasabi, a to nie jest przypadkiem ta nowa w Boruto czy coś takiego, nie wiem. W każdym razie też nie mam pojęcia, kto to jest. Okej, i przechodzimy do już naprawdę poważnych klanów, czyli Hoshigaki. Mamy klan numer 20, czyli 6 najgorszy z tego, co rozumiem. I okazuje się, że tutaj chyba już wchodzimy na jakiś pewien poziom, bo klan Hoshigaki jest osadzony jako ten, który nie jest jeszcze tak silny, jak mniemam. Jest tu napisane, że każdy z nich posiada jakieś tam skrzela i tak to wygląda jak ryba i tak dalej, są słabi, ale znowu, czy my znamy kogokolwiek prócz Kisame? Aż zaraz sobie to wygoogluję. Okej, w Boruto był jeszcze jakiś Shizuma, i on nie był jakoś tak strasznie słaby, ale strasznie mocny też nie, więc nie wiem, tutaj zostawmy to jako okej, bo zobaczmy, co jest później. Może po prostu się okaże, że później są dużo mocniejsze klany, zobaczmy. Okazuje się, że na 19 miejscu jest klan Fuma, który używa, jak rozumiem, shurikenów. Czy jak to nazwać? No to chyba shuriken jest. W każdym razie okazuje się, że jest silniejszy od Hoshigakiego, ponieważ jeden z klanów Fuma był ścieżką Paina i to go czyni lepszym niż Kisame. W sensie, no nie bardzo, to są tylko ciała, tak naprawdę nie wiem, czy Nagato musiał brać kogoś, nie wiem, dużo mocniejszego, czy nie, no może jakby wziął trochę słabszego, miałby słabszą ścieżkę, ale tak to chyba na luzaku mógłby dać moc i słabej jednostce. Nie wiem, no ciężko powiedzieć, bo znowu, nie znamy za bardzo przedstawicieli tych klanów, więc ciężko tak powiedzieć, ale i tak bym nie umieścił Hoshigakiego i Lee w takim miejscu, jaki są, gdzie później jest jakiś Fuma. Miejsce 18 to Tsuchigumo, czy jakieś tam inne gumy. W każdym razie to jest chyba postać z filmu, z tego co kojarzę, i chyba była bardzo mocna. Ale to też, niestety tutaj wykaże się swoją niewiedzą, ponieważ no, nie pamiętam dokładnie tego, bo właśnie mi się zdaje, że ta postać była w filmie, aż sobie sprawdzę.
A jednak nie, bo była w Shippudenie, ale no tak dawno oglądałem to, że nie pamiętam tej postaci. Także ciężko mi powiedzieć, bo to jest właśnie to, że skoro jej nie kojarzę, to pewnie nie była jakąś dobrą postacią. Ale no tutaj się nie będę wypowiadał, bo mówię, nie wiem, nie wypowiadam się. Powiedzmy, że jest na tym miejscu i okej. Okay. Na miejscu 17 jest klan Inuzuka. I teraz tak. Z klanu Inuzuka znamy kilka osób, przynajmniej. I spoko, mają jakieś tam umiejętności, ale halo, jeżeli klan Hoshigake jest gorszy niż Inuzuka, to coś jest chyba nie tak. No bo, powiedzcie szczerze, nie licząc Boruto, bo Boruto to syf, to z klanu Kisame znamy tylko właśnie Kisame. I nie wydaje się, żeby była to strasznie jakaś tam słaba postać, tak? Więc Kisame jest tutaj, a Kiba jest mocno tutaj, więc Kiba to chyba jeden z najsilniejszych przedstawicieli swojego klanu, tak bym powiedział, bez jakiegoś większego zastanowienia, więc no, Kiba się w ogóle nie umywa do Kisame. Mi się zdaje, że nawet się nie umywa do Roka Lee, który był przedostatni, zaznaczam. Okej, miejsce 16 to jest Karatachi, chyba tak się to czyta, czyli chodzi tak naprawdę o Jinchuriki, czy nawet Kage, jednego z Kage, nie pamiętam jaki to był. W każdym razie Yagura. On był silny, ale to też kwestia tego, że miał ogniostą bestię, dawała mu boosta, ale sam w sobie pewnie też był jakoś tam silny, skoro jego wnuk, czy tam syn, co to był, kurczę, wnuk, jest napisane, że wnuk jest silny. Jak oglądałem jeszcze Boruto do tamtego momentu, to tak, wydawał się bardzo silny i bardzo opanowany. Także mogę się zgodzić, że wysoko bym postawił ten klan. Jeżeli chodzi o klan, też mamy chyba dwóch przedstawicieli tego klanu. Czy na równi z jakimś klanem Inuzuka, który mieliśmy wyżej? Bo tak to by wychodziło, że podobnie oni wychodzą, jeden po drugim. No chyba, że pod spodem mamy już naprawdę dużą przepaść. A pewnie się tak nie zdarzy. No nie wiem, raczej bym to zostawił tak jak tutaj jest, ale tamtych i tak bym wstawił dużo wcześniej. Kisame raczej by wygrał z Yagurą, tak mi się zdaje, a Li nie, więc troszkę inaczej już bym ułożył tą topkę. Następnym klanem jest klan Kurama, tutaj macie opis jakbyście chcieli, od razu macie spoiler, kto jest następny. W każdym razie, klan Kurama. Przeczytałem, co tu jest napisane i znowu nie pamiętam tych nawet postaci. Wyczytałem to, co tu jest napisane. Okazuje się, że oni nie mają kontroli i to jest tak, że jeden na ileś osób się rodzi z wielkimi umiejętnościami, okej, ale nawet jeśli te umiejętności są wysokie, ona w przypadku tej osoby akurat nie kontroluje tego, więc gdzie tu mówić o sile? Siła jest, okej, ale bez kontroli to jest troszkę bez sensu. To jest jakby wziąć właśnie Naruto z ogonami, kiedy ich nie kontrolował, versus ktoś, kto ma siłę podobną, nawet słabszą niż ten Naruto z tymi ogonami niekontrolowanymi, to ja bym tak nie wrzucił tego Naruto wyżej, no bo on go nie kontroluje, więc co to jest za moc, której nie kontrolujesz, tak? W sensie, możesz zabić nawet swoich wtedy. Trochę bez sensu, to nie jest moc. I nie uznałbym tego klanu tak wysoko. Następny klan to klan Hatake i fajnie, zaczyna się już robić poważnie. Co do klanu Hatake, znamy jego, czyli Kakashiego, oraz jego ojca i obydwaj byli strasznie dobrymi shinobi. Kakashi no to nadal jest i naprawdę robi roboty i od początku znamy go jako kogoś, kto był super, jako dziecko był super. Jego ojciec, mało o nim wiemy, aczkolwiek był znany na cały świat tak naprawdę i tak jak jego syn zresztą. I naprawdę też coś potrafił według tych wszystkich legend. Pewnie Kakashi go już prześcignął dawno, ale w każdym razie był podobno bardzo, bardzo
dobrym ninją, więc tak, klan Hatake może być super, bo znamy dwóch członków, którzy się wyróżniają. A następnym klanem jest Yamanaka, czyli Yamanaka jest lepszy niż Hatake. Tak jak mówię, o ojcu Kakashiego za dużo nie wiedzieliśmy, ale pokażcie mi kogokolwiek, chociaż jedną osobę z Yamanaki, która jest w stanie zrobić cokolwiek z Kakashim, z połową mocy Kakashiego. Klan Yamanaka, który nie jest dobry w ogóle solo, jako klan, okej, okay, ale to też w sensie, bo to jest, wszystko jest Inoshikacho, tak? I jeżeli chodzi o klan Yamanaka, to tak średnio bym powiedział, że oni są coś zrobić w stanie sami. Bez dwóch kompanów z dwóch innych klanów. A nawet wziąć powiedzmy trzech Yamanak, nieważne. I też by nie zrobili zbytnio wiele. Takie mam wrażenie po prostu. Kompletnie bez sensu. Ten klan nie ma żadnego w ogóle podejścia do Hatake. Nie ma do po prostu podejścia do samego Lee. Chociaż no może w niektórych przypadkach ten klan się nadaje, nawet bym powiedział, że jest słabszy niż Inuzuka, czy jak tam się nazywał ten klan Kiby, bo jeżeli chodzi o walkę, oni nie są za bardzo dobrzy. Tak jak klan Kiby jest dobry w tropieniu, tak oni w jakimś takim przesłuchiwaniu kogoś, w patrzeniu w myślach, kontroli, mocny support, no Kiba też jest supportem, można powiedzieć, ale myślę, że w ogóle bez porównania. I na 12 miejscu jest nowy klan, którego jeszcze nie znaliście, a konkretnie Hurano. Sakura Hurano to jest jedna z tych postaci, która jest strasznie mocna w tym wszystkim. I teraz tak. Jak to ogarnąć? Ponieważ ja nie lubię Sakury, chyba każdy o tym wie. Poza tym Hurano, oczywiście chodzi o Haruno i ktoś tutaj się mocno pomylił. W każdym razie Sakura nie... No teraz już może coś tam robi. Jej córka, tak jak tu jest napisane, gdzieś tam zauważyłem, że Sarada w sumie też ma geny właśnie Sakury, więc coś tam ona też po Sakurze odziedziczyła. Ale no nie wiem, no brać ten klan, to jest osoba główna i teraz się wzmocniła, jest całkiem mocna i tak dalej. Ale no przepraszam bardzo, gdzie Sakura w którymkolwiek momencie z Hatake? Znowu, może z Ino tak, w tym momencie tak, z Ino by wygrała, tak? Ale Sakura versus Kakashi, kiedykolwiek. Dajcie mi którąkolwiek walkę z nią. Klan 11, Akimichi. Tak, otóż okazuje się, że lubią bardzo Chojiego na tej stronie chyba. Nie pamiętam, czy to tylko ta strona, ale innych. Akimichi. Powiem tak, jeżeli brać z Inoshikacho, to klan Akimichi jest w walce najlepszy. Tak. Ciężko nie stwierdzić tego faktu, bo Ino się nadaje jako support, Shikamaru to też w sumie support, a już Choji coś tam potrafi, jeżeli chodzi o atak, tak? Tylko on jest użyteczny co do ataku w tej trójce, tak naprawdę można powiedzieć. I Akimichi gdzieś tam mógłby się oplasować całkiem wysoko, myślę, że nawet w podobnym miejscu niż to, ale nie z Hatake, no przestańmy. Akimichi, jego ojciec Chojiego mi tu chodzi, jest mocny, no bądźmy szczerzy, Choji też potrafi dużo, szczerze mówiąc, na przykład jak walczył z Gedomazo, tak, no to powiększył się i robił robotę, gdy walczył z Jirobo, to też pokazał robotę, już za małego, później to tam było takie, nie wiadomo co to z jego siłą zrobili tam w tym Naruto, aczkolwiek no wziąłbym go jakoś wysoko, ale nie tak, nie przed Hatake i przede wszystkim może nie przed Lee albo Lee gdzieś blisko, ale gdzie Lee na przedostatnim miejscu, halo, będę to powtarzał jeszcze 5 razy pewnie. Opowiem wam, że ja widziałem już kolejną postać po tym 10 Raikage i okazuje się, że Raikage jest gdzieś na
miejscu takim, gdzie jest też Choji. Trochę tutaj brakuje Choji'emu i innym po prostu z tego klanu do Raikage. Nie wiem tak naprawdę, czy można ich zaliczyć do klanu jako Raikage, tak nazwę klanu. Niektóre są nazwy, na przykład Kazekage to jest też klan. Okej, okay, może Raikage to też jest klan, nie wiem. Aczkolwiek, no myślę, że jak najbardziej Killer Bee, czy Raikage, czy poprzedni Raikage też chyba byli mocni, nie pamiętam. W każdym razie, tak, jeżeli patrzymy chociażby na tą postać, którą wam wyświetlili, to no, Killer Bee robił robotę i myślę, że tutaj dopiero bym zaczął topkę, jeżeli chodzi o dziesiątkę. I okej, okay, ale zobaczymy, kto będzie dalej. Na miejscu dziewiątym klan Aburame. Klan Aburame jest silniejszy niż Raikage, Hatake, Hoshigake. Aha. W sensie Shino, nie w Boruto, bądźmy szczerzy, miał swoje momenty i jego technika naprawdę może być kozacka, bo bardzo ciężko ją wykryć, a te robaki potrafią ewoluować i robić naprawdę robotę, no bo zobaczcie, jeżeli się uodpornią na ogień, to ich nie spalą, tak? Jeżeli to jest możliwe, akurat nie pamiętam. Aczkolwiek mogą na wiele rzeczy tutaj się uodpornić, być dobre, mocne. Robić robotę naprawdę mogą, ale przeciwko Killerowi B, który jest nad nim, nie ma żadnych szans. Okej, okay, mogliśmy się tego spodziewać. Jest klan Nara, który jest mocniejszy. I teraz, jak to ogarnąć? Bo jeżeli chodzi o moc, nie. Jeżeli chodzi o sam klan, Nara jest naprawdę wyjątkowy. Bo cały czas do tego momentu brałem pod moc. I tak dalej. Mhm. I myślę, że tak. Że tak trzeba brać tą topkę. Aczkolwiek klan Nara. Jeżeli chodzi o inteligencję, o samobycie ich, jak najbardziej wysoko. Jeżeli chodzi o moc, walkę i tak dalej, weźcie mnie iść stąd, proszę was. No przecież oni nic nie zrobią w walce tak naprawdę, tak jak mówiłem. Choji jest jedyną osobą z Inoshika Cho, która potrafi coś zrobić, jeżeli chodzi o Inoshika Cho z Naruto, jeżeli chodzi o bieżące Inoshika Cho. I tu jest napisane, że ten klan Nara, bez niego w sumie Konoha nie byłaby taka sama, potrzebni są taktycy i tak dalej. Czyli głównie chodzi tutaj o taktykę w tym przypadku, ale już w poprzednim było mówione o mocy, więc przez większość czasu było tu mowa o mocy, więc gdzie Nara w tym momencie? No przepraszam, ale nie, lubię Shikamaru, ale trzeba uznać, że nie jest on dobry w walce. Miejsce siódme, klan Kazekage. Tutaj macie opis, nie czytałem go nawet, bo jeżeli znam jakiś klan czy coś, to po prostu nie ma sensu, wiem kim oni są. I każdy z tych osób, każda z tych osób, które tu są wyświetlone, plus jeszcze ich ojciec, wszyscy byli mocni. I w jakiś sposób, Kankuro robi robotę z marionetkami, często Temari no jest super mocną postacią tak naprawdę, jeżeli chodzi o kobiety w tym Naruto. No a Gara, no Gara jak Gara, na początku był mega silny, później już trochę tak ta moc znowu spadała, w sensie rosła, ale nie tak zastraszającym tempie jak to było na początku. I tak, myślę, że jak najbardziej stawiłbym ich gdzieś w tym miejscu może. Jeszcze kwestia tego, jak tam wziąć Kakashiego, tak? Kakashi zawsze jest od nich starszy, tak? No więc ciężko porównać ich moc, gdy oni są dziećmi, a Kakashi już jest dorosły. No ale tak, Kazekage, klan Kazekage jest na pewno mocny. Miejsce szóste, klan Sarutobi. I ciężko, w sensie okej, bo taki Konohamaru to jest leszcz. Cały czas. Nie wiem, Mirai to nie wiem, jak to ogarnąć. Asuma? Tak, Asuma był całkiem spoko. No i trzeci Hokage był mocny. Tutaj jest też napisane śmiesznie, no bo raz biorą tą moc, raz nie biorą tej mocy. Jest tu napisane coś w stylu:
Nie byli jacyś super mocni, ale byli wydajni i inteligentni. Tego nie można zarzucić, ale jedno z drugim, wiecie, w sensie moc... Jednak w tym Naruto liczy się moc. Głupi Naruto, no już teraz jest mądrzejszy, ale głupi Naruto mógł robić niesamowite rzeczy, wystarczy, że walnął Rasengana, tak? Więc to, że ktoś był inteligentny, nie zawsze coś dawało. Miejsce piąte, klan Uzumaki i tak jak mówiłem, klan Uzumaki to jest klan geniuszy, tak naprawdę jest bardzo dużo osób, które są mocne z tego klanu, praktycznie wszystkie, które znamy, z którymi dzieliliśmy tam kilka jakichś odcinków, więc na pewno umieściłbym ich bardzo wysoko, miejsce piąte myślę ok, zobaczymy co będzie dalej, bo ciężko to powiedzieć. Chociaż tutaj już widać tak naprawdę, co jest następnym. A następnym klanem jest klan Hyuga. I okazuje się, że klan Hyuga jest słabszy niż klan Uzumaki. Ja wiem, że Hyuga jest mocny. Ja wiem, że ma jedno z trzech wyjątkowych dojutsu, które są bardzo mocne. I jest kilka przedstawicieli, którzy są mega OP z Hyuga, ale z Uzumakich oni... Znowu, to jest kwestia tego, że jeżeli nie patrzymy na moc, to może w niektórych aspektach tak. Tak można zrobić każdą topkę, że hej, na tym miejscu będzie ta postać, bo coś tam. Ale ogółem? Pff, no nie sądzę. Więc klan Hyuga nie miałby szans z prawie żadnym użytkownikiem z Uzumakich. No nie mówię bitwa klan na klan, bo klan Hyuga poznaliśmy jak istniał i istnieje, a Uzumaki praktycznie został zdziesiątkowany do tam pojedynczych osób. Zdziesiątkowany do pojedynczych osób, tak się dzisiaj mówi. Więc ciężko mi znaleźć osobę prócz Karin z Uzumakich, która nie robiłaby roboty w stosunku do klanu Hyuga. Więc nie umieściłbym na pewno klanu Hyuga nad Uzumakimi. Miejsce trzecie to klan Otsutsuki i tu jest pełne zaskoczenie, bo okej, no ten klan jest mocniejszy niż pozostali, którzy tam byli, to jest z pewnością, ale skoro oni są na trzecim, to kto jest na drugim i pierwszym? Możemy się domyślić, że jednym z tych klanów będzie po prostu Uchiha, ale Otsutsuki, no to jest mocarny klan, no co tu dużo mówić. Ja bym umieścił go na pierwszym miejscu, nie lubię ich kompletnie, no ale jeżeli chodzi o moc, no to nie mają sobie równych w tym momencie. W sensie, jeżeli chodzi o Naruto, Naruto Shippuden, w Boruto nie wiem co już się dzieje. Do momentu, w którym oglądałem Otsutsuki nadal było najmocniejsze, więc... Okej, ale przejdźmy dalej. No i na drugim miejscu jest klan Senju, więc jak się domyślamy na pierwszym pewnie jest Uchiha, sprawdźmy sobie może to od razu, tak. Więc... porównajmy te trzy klany, tak? Więc jest klan Uchiha, Senju, a później Otsutsuki. Jak to jest możliwe? W sensie z tej trójcy wziąłbym na pewno na sam początek Otsutsuki. Dopiero później Otsutsuki się rozgałęziło na Uchichów i Senju. I dopiero tutaj bym się zastanawiał, czy Senju jest mocniejszy, czy może jest mocniejsze Uchiha. Myślę, że Uchiha, bo mają swojego Sharingana, który no daje po prostu masę mocy, mimo tego, że Madara przez całe życie, za życia, przegrywał z Hashiramą, a dopiero po śmierci z nim wygrał, no to są dwie osoby, tak? Ale później to już tak jakby ich zabrakło, byli zajęci sobą, no to już inaczej. Chociaż w przypadku Senju jeszcze był Tobirama, który był mocarny, a w przypadku Uchiha w tamtym momencie był tylko Madara z takich naprawdę mocarnych osób, więc i tak bym pewnie zrobił tak: Otsutsuki, Uchiha, Senju. Powiedziałem odwrotnie, w sensie chodziło mi, tu jest pierwsze miejsce, tak? Pierwsze miejsce Otsutsuki, drugie miejsce Uchiha, trzecie Senju i tam dopiero coś bym się zastanawiał. Ale gdzie wstawiać Otsutsukich przed Senju, czyli po Senju i Uchichach? Przecież od Otsutsukich wszystko się zaczęło. Kto ustawiał tą topkę? Zaraz zobaczymy. Pani Stefani Makri Kuku Pipiri Pupu.
No nie sądzę. W sensie nigdy tego nie obejrzę, ale do niej kierujcie jakieś tam te, bo głupoty pisze. Do widzenia Państwu.